Po trzech dniach spadków dziś na warszawskim parkiecie byki ponownie odzyskały siłę. Oba główne indeksy zaczęły dzisiaj dzień od zwyżki po około 0,5%. Wskaźnik średnich firm zyskiwał niemal 0,7%, a SWIG 80 niecałe 0,1%. Już w pierwszej godzinie handlu WIG 20 rósł o ponad 1%, docierając do poziomu niemal 2470 punktów. Liderem wzrostów w gronie największych spółek były akcje Telekomunikacji Polskiej, zyskujące około południa 1,9%. O wzroście zainteresowania tą spółką świadczyły także wysokie obroty, które przekroczyły 190 milionów złotych. O ponad 1% rosły także walory KGHM i Lotosu, natomiast kiepsko radziły sobie papiery Banku Rozwoju Eksportu, Banku Zachodniego WBK i PKO. Z utrzymaniem dobrych nastrojów do końca dnia były jednak pewne problemy, a nie miał ich jedynie wskaźnik średnich spółek, który bił kolejne rekordy. Pozostałe indeksy nieco zmniejszyły skalę wzrostów, ale w utrzymaniu się nad kreską nie przeszkodził im także nie najlepszy początek sesji na Wall Street, gdzie notowano niewielkie spadki indeksów. Ostatecznie WIG 20 zyskał prawie 0,8%, podobnie WIG też rósł o 0,8%, wskaźnik najmniejszych spółek zwiększył swoją wartość o 0,6%, a wskaźnik średnich spółek wzrósł o prawie 1,2%. Obroty wyniosły dziś prawie 1,5 miliarda złotych. Roman Przasnyski, główny analityk Gold Finance.